Siemano, moi mili łupatensonarzyście, zagościli. Właśnie zaczynamy dzisiaj Farmer's Father, jednak ponownie odpalamy. Chociaż w poprzednim odcineczku już to zakończyliśmy i demo sobie podobno sprawdziliśmy, to jednak od Bartłomieja Bastera informacje dostałem i za to jemu gorąco podziękować chciałem, że akcje rodziny, ratowania już w dziennik są spoglądania. Odnajdź rodzinę. To robimy i dotrzyj do rodziny, też dotrzymy. Także co się stało, co się tutaj wydziało? Pieska sobie zabierzemy. Na mapę sobie klikniemy. Do obozu partyzantów na szybkości polecimy i tamto zadanie rozpocznijmy. Tutaj Marek dla nas zadanie miał i to zadanie nam sprzedał. Ja oczywiście do domu poleciałem. Na mapę spoglądałem do tej kropki, tu obóz rodzinny. Tutaj pójść musimy, więc tam sobie lecimy. I ja tam w poprzednim odcinku za dnia poleciałem. Tylko taką informację od Bartłomieja dostałem, że on tego problemu nie doświadczył, bo on tam za nocy usługi świadczył. O, dziura, a łopaty nie ma. Ja oczywiście to sprawdziłem i sobie to ograłem. W sensie początek, tylko rozpoczynałem. No i w ten sposób tu docierałem. Proszę bardzo, teraz wchodzimy, teraz do nas nie strzelają, nas tutaj nie zabijają. Dotrzyj do rodziny. Do rodziny dotarliśmy. Tu przy ognisku byśmy się rozgrzaliśmy. Punkt szybkiej podróży odblokowaliśmy. Co oni tu, piniek mają? O, piniek do rąbania. Okej, więc będą i działania, tylko halo, gdzie ja psa zgubiłem? Ożeż kurna. No i mamy. Jedyneczką wybieramy. Jest rodzina. Nasza miła. Coś się tutaj rozgościła. Pogadamy? No, a tak bardzo się stara. Pomagam mu, jak tylko jest to możliwe. Okej. A co ty, chłopcze, nam powiesz? Ej, chłopcze. Ale ty masz buzię, zęby wyczyszczone. Łożysz, kurna. Jest i Noah. Noah Quest Mark. O, Noah, zadanie od Marka. Pogadamy? Niech już to piekło minie. Z każdym dniem tracę nadzieję, aby wszystko wróciło do normalności. No, żeż dla twojej wszelkiej radości. W czym mogę pomóc? Pomóż rodzinie. No, a potrzebuję, abym zrobił dla niego kilka rzeczy. A podzieli się jedzeniem i innymi materiałami. Warto się przemęczyć. Mam nadzieję, że wszystko dobrze u mojej kobity. U mojej kobity wszystko w porządku, bo tam sejwa sobie pocofałem. Rano z powrotem zaczynałem, więc drzewa jej podostarczałem. Zresztą podgląd tutaj mamy. Tylko on się chyba bardzo baguje, jak coś tam do skrzyni dla kobity ładuje. O, zmęczony jestem. A czy ja mogę się tu przespać? Ja się tu nie prześpię. Łożesz, panie mój miły. Tośmy pogadali. Słuchaj, byśmy te zadania może rano wykonali. Kunia niby prowadzimy. Dobra, to na... do obozu lecimy. W obozie... Halo. Halo. Co się stało? Coś mi... Co? Pić? Jeść? I co jeszcze? Spożyj. Mapa. Obóz. Potwierdź. No, to są, jak to się mówi, choroby wieku dziecięcego, koleżanko i kolego. A psa mamy, dobra. Pieska odzyskaliśmy, zimno nam się zrobiło. Chodź, piesku. Chodź, bo będzie aż miło. Gdzie ty się tu znowu zbagowałeś? Chodź tu. No, chodź do mnie. I tu, do środeczka. No, z tym psem prowadzenie. To widzę nie lada wyzwanie. Dobra, poszedł spać. Kurnaż twoja, jego mać.
a my na dół schodzimy, na szybkości się prześpimy i za rana z powrotem do Noego wrócimy, tam sobie zadania porobimy, także 6 godzin spania, tyle zadań do wykonania i jedno zadanie, jakie na początku materiału wykonać chciałem i tego zadania nie wykonałem. Widzę kobita, u ognia tutaj nie ma, ale jest tu wielka ścima, 112 drzewa jej wrzuciłem, a ona u ognia potrzebuje, więc za chwilę wracamy, gdy tylko grę ponownie poodpalamy. No i dobra, już to mamy, już z powrotem tu wracamy. Jak widać w prawym górnym rogu od razu paski nam się poprawiły. Gdyby się tobie nie zauważyło, to film by się cofnęło. Także lecimy, bo ja przed odcinka nagrywaniem były tutaj przygotowanie i tego dnia ogranie. Piesek niegłodny, więc go na hol zabieramy. Drzwiczki sobie otwieramy. Trochę cimno tutaj mamy. Ale na spokojnie. Mam nadzieję, że na filmie tutaj wielce nie stracimy i coś tam będzie się widować. Najpierw trzeba poratować. Poratować tutaj naszego fadera, bo od Bartłomieja informacje też dostałem. Jedną butelkę wody mamy. Tą jedną wodę sobie spożywamy. 8 butelek pustych teraz mamy. I koło mostu do rzeki wchodzimy. Jak widać teraz w prawym dolnym rogu mamy. Napij się z rzeki, to się napijemy. I pełno nawodnienia mamy. I napełni butelki. To najważniejsze jest zadanie. 8 butelek wody już mamy. Więc z powrotem śmigamy. Psa gdzieś mamy. Więc do rodzinnego obozu zasuwamy. I właśnie tutaj są problemy takie, że nie ma szybkiego podróżowania, chociaż były tej rzeczy odblokowywania. Ale halo, halo. Co tu się stało? Nie no, bunkier to nie. Też jeszcze nie odblokowałem, czy co ja tutaj podziałałem? Nie no, znowu będę robił cięcie. Orzesz kurna, co zajęcie. Cimno nam się tu zrobiło. Piska tutaj mamy. A więc ostro zasuwamy. Coś tu... No tnie się ta gra. Definitywnie. Nie wybrałem tego ja. Dobra, niestety tego nie zrobimy. Więc na mapę se spojrzymy. O, obrócić się musimy. I tam sobie gdzieś do tego łobozu lecimy. Jakoś mam nadzieję, że tak by prosto się leciało. Mapę by się odpalało. Trochę jeszcze se skręcimy. I teraz już problemu nie mamy, bo teraz już na spokojnie tam wpadamy. Teraz nie powinno nas już nic zastrzelić, bo już tam dotarliśmy. Już to zadanie wykonaliśmy. Właśnie na dziennik sobie spojrzymy. Pomóż rodzinie, wyremontuj chatę. Nie mogę mieszkać w budynku bez okien. Przecież mroźno jest tak, że aż uszy odpadają. Kilka desek i powinno być w porządku. Ja już o tym tu wiedziałem, do tego się przygotowałem, dlatego też siekierę i piłę pozabierałem. Tutaj rzekę, jezioro nasze mamy, więc je sobie poomijamy. To właśnie gdzieś koło tej rzeki, jeziora rodzinę mieliśmy i tu tą chatę znaleźliśmy. Trochę skręcić musimy i z tematem lecimy. Na szybkości do chaty doczemy. I ją se wyremontujemy. Także tak jak poprzednio. O, teraz dopiero punkt szybkiej podróży odblokowałem. O, może się uda. Może będą jakieś cuda. Skoro deski potrzebuję, no to drzewo se zmajstruję. Siekierę. Aha, siekierę już mamy. Piłę jeszcze do tego powybieramy. Trójeczka, bo strzelbą to raczej drzewa nie zetniemy i z tematem pojedziemy. Piesek! Piesek mój, patrz, na chacie byliśmy, łopatę zabrać mogliśmy. Chodź tu, psie niewierny, bo zaraz będziesz na drzewo pazerny. Dobra, cyk,
Lecimy, gałęzie sobie łobetnimy. Oczywiście zadanie po zadaniu wykonujemy, bo kiedy tak się stało, że coś więcej wcześniej mi się wykonać chciało, z podpowiedzi Bartłomieja się korzystało, to niestety, niestety gra nam tutaj grać dalej nie pozwoli. No normalnie się pirtoli. Dobra, desek trochę potrzebuję, może tą jedną kłodę zmajstruję. O, psina! Miód malina, co ty mi tutaj pchasz? Jeszcze niegłodny. No to dobrze, że taki niegłodny. O, dobra. Ile? 12 desek mamy. Młotek w garstkę zabieramy. Młotek pod dwójkę na razie wrzucimy. I se te chałupę tutaj naprawimy. Tylko co łony tutaj do naprawiania nie mają? Okna. Co? O, o. Aha, dobra. Wyremontuj chatę. To już mamy. Zbuduj skrzynię. Gdzieś wszystko muszę trzymać. Głównie jedzenie, żeby zbyt szybko się nie zepsuło. Skrzynia. Skrzynia. Tylko czy ty tą skrzynię gdzieś tu chciałeś? O, jest skrzynia. Okej. Okay. To skrzynia. Skrzynia, cztery deski na początek mamy. Złomu nie mamy. No to mega jest wyzwanie. Dobra, skrzyni tutaj jest stawianie. Do tego 13 desek jeszcze potrzebuję. No i żelastwa poszukuję. Także miód malina. Ta dziewczyna. Farma ojca. Tu lecimy. Tutaj złomu zarobimy. Bo tam złom do podniesienia mamy, więc go sobie pozbieramy. Zimno się nam tu zrobiło, ale będzie zaraz miło. Flaszki byśmy się napili. I no nie możemy. Dopóki złomu nie podniesiemy. O, jest psina, jest psina, jest miód, jest malina, słuchaj, do punktu obozu jeszcze skoczymy. Łopatę sobie zaweźmimy. Bo co by nie było i jakby się nie działo, chętnie by się temat skrzyń poogarniało. Psina, miód malina. No i znowu się... Aha, nie teleportniemy. Fajnie, że znowu ponownie biec musimy. Dobra, to ten materiał se wytnimy. No i dobra, i jestemy. Czy tą sarnę ubijemy? Jest cel, by tu nie mamy. Pyk. I sarnę. Upolowana. Od wieczora aż do rana. Widziałeś, jak to się robi, psina? Miód malina, dobra. Do skrzyni wracamy i no desek potrzebuję, więc dyski tu zmajstruję. No i właśnie takie było tutaj informowanie przez Bartłomieja protipów sprzedawanie, że dosyć sporo budowania przed nami. No i faktycznie, faktycznie tak też się stało. Dobra, skrzynie by się chętnie wybudowało. I znowu, tak jak w Farmers... Aha, desek mi zabrakło. Tak jak w Farmers Life dla księdza skrzynię budowaliśmy, a ksiądz potem w tej skrzyni nic nie trzyma. Taka normalnie z niego malina. Co, mroźno ci się zrobiło? Chłopie! Utnij ta deska! Hebluj tutaj ta listewka. Dobra, czy to już mi wystarczy? Czy jeszcze kolejne drzewo zetnimy? Dobra, mamy. Skrzynię mamy. A więc dalej z tematem działamy. Zdobądź i dostarcz 15 opału. No chłopie miły. Czekaj, psina. Słuchaj, chodź tu. Psina. Słuchaj mnie. Weź mnie, przestań. Szukaj. Szukaj, szukaj.
Gdzieś to było. Gdzieś to tutaj nam się ukryło. O, tu było, dobra. Już to mam. Za to kiełbasę tobie dam. Dobra, tu se wykopimy. I tą skrzynię otworzymy. Co my tutaj mamy? Ziemniaki, wódeczki. Dobra, wszystko zabieramy. Piękna, dobra, psina. Dobra, psina, miód, malina. A słuchaj, a ty jeszcze mi coś tu znajdziesz na szybkości? Dla mojej radości, szukaj. Szukaj. No. No szukaj. Gdzie tu jeszcze jaką skrzynię zyskamy? Może jakieś jedzenie dostaniemy. Szukaj. Szybciej szukaj. O, jest. Dobra. Dzięki. Fajna sprawa. Dziękuję, dziękuję. Jeszcze coś? Nie. Ła. Otwieramy. O, i pięknie kiełbasy mamy. Dobra, zbieramy, zbieramy. Dziękuję. Dobra, psinka, miód, malinka. Dobra, wstawaj, chłopie, wstawaj, nie przestawaj. Gdzie my teraz chatę mamy? Na mapę sobie spoglądamy. O, trochę odeszliśmy. No i właśnie, tutaj punktu szybkiej podróży, pomimo że odblokowaliśmy, to zadziałać z tematem nie możemy. Tu się na szybko nie przeteleportujemy. Dlatego pobiegać trochę musimy. W razie czego to film wytnimy. No i kolejne zadanie. Aha, to drzew 15 pozyskanie. To sobie gdzie tu dalej pójdziemy. Siekierą drzewo uopierdzielimy. Co by za dużo się nie odkrywało. Chętnie by się podziałało. Ale drzewo ściąć musimy. Leci, leci, robiąc dzieci. Dobrze. Pach, gałęziówka. Cyk. Łopierdzielamy te gałęzie. No, tnij, tnijże, chłopie miły, co żeś tutaj uczyniły. No. Co? Gałęzie coś mi się zbagowały. Ściąć się tu nie chciały. Dobra. 15, no to 4 klocki potrzebuję. Więcej tutaj nie majstruję. Raz, dwa, trzy, cztery. Dobra. I on tutaj pinka chyba ma. I tego pinka mi poużycza. Dobra, cyk. 4 po 4 dzielimy na 4. I lecimy w te horery. Myku, fiku, koguciku. Wszystko mamy. Tematy zwijamy. I z powrotem zasuwamy. Słuchaj, chłopie, mój ty miły. Mam coś dla ciebie. Drewna 15. Jakaś nagroda może do dostania. Ziemniaków i wody. Pomóż rodzinie. Zaliczone. Pięknie. Dotrzyj do rodziny. Idź. Odpocznij i wróć do rodziny. Chciałbym. Co? Choćbym chciał, to więcej dziś nie zrobię. Zobaczę, jak tam się ma moja rodzina i wrócę jutro. Okej, a jutro to będzie futro. Na jutro sobie deski tu schowamy. To drzewo też tu przechowamy. Do tego piłę i siekierę, czy ja potrzebuję? Tego tam raczej na razie nie majstruję. Na następne nasze spotkanie będzie ponownie tu powracanie, więc co możemy, to sobie schowamy z 5 wody. Dobra, 6 wody, bo tu butelkę jeszcze mamy. No i tyle by się tu zrobiło. Resztę do domu. Z resztą do domu by się popędziło, co byśmy za dużo dźwigać nie musieli. Dobra. Wszystko mamy, cyk, do domu już spadamy. Także w tym momencie ja dziękuję za oglądanie. W tym momencie zapraszam na kolejne spotkanie, które niebawem na kanale. Bawimy się ciągle i wspaniale. Ja pomiędzy do domu sobie skoczę, tam z żonką pobaraszkuję.
No i Noemu w następnym spotkaniu dalej podziękuję. No, mam nadzieję, że jakieś zadania dla nas będzie miał i chętnie się je nam tutaj będzie przekazywał. Także do następnego, do usłyszenia. Trzymaj się. Cześć.